Sponsorem programu jest Orlen. To jak smakowała kolacja w Chinach, ta właśnie postawiona przez Norberta Hubera za to spóźnienie. Tak, to widzę, że już, już legendami obrosła ta kolacja. Tak, byliśmy. Będąc tak długo, tak długo na wyjeździe, czasami rzeczywiście całą drużyną wychodziliśmy na kolację, natomiast ta kolacja była specjalna, bo była cała drużyna i cały sztab szkoleniowy, także Norberta trochę więcej to wyniosło. Ale, ale takie wspólne posiłki, wspólne kolacje, wspólne wyjścia wieczorem to jest, to jest coś, co też nas mocno zbliża i można powiedzieć, to była taka nasza tradycja od, od poprzedniego sezonu, że, że całym, całą drużyną wychodziliśmy. Czasami zjeść, zjeść dobrą kolację. Rozmawialiśmy wtedy o różnych rzeczach, i, i to, to są chwile, które też stalają nas jako zespół. I to zawsze jest tak, że ktoś, jak coś mu nie wyszło, gdzieś się spóźnił, to wtedy jest wybierana ta jedna osoba, która wszystkim stawia? Generalnie bardzo, bardzo rzadko się zdarza taka sytuacja, bo raczej jesteśmy punktualni. Tutaj akurat trener wybrał taką formę, zwijmy kary a częściej te kolacje są z powodu urodzin chłopaków, bo akurat w tej drużynie 10 czy 12 chłopaków miało, miało urodziny właśnie podczas, podczas lata, podczas reprezentacji, więc jeśli ktoś miał urodziny, organizował taką kolację, zapraszał wszystkich chłopaków, a my gdzieś tam wręczaliśmy mu za to jakiś mały prezencik. To wracając jeszcze do tej chińskiej to była restauracja typowo chińska z lokalnym jedzeniem. I czy w takich momentach wy szalejecie, wiecie, kumpel stawia, huber stawia i bierzemy przystawkę, drugie danie, deser. No i oczywiście coś do picia. Tak, zawsze, zawsze się śmiejemy, że, że jeśli ktoś stawia, to możemy, możemy zaszaleć, ale oczywiście wszystko z umiarem, bo na drugi dzień na drugi dzień graliśmy, graliśmy chyba mecz po tej kolacji, także trzeba było zjeść w miarę lekko i na to żeby być gotowym na drugi mecz i wyjść na boi na drugi dzień i wyjść na boisko. Sponsorem programu był Orlen.